Pozdrawiam wszystkich w poniedziałkowe popołudnie. Dzisiaj przedstawię Wam efekt zakrzywienia rzeczywistości. Razem zrobimy efekt wprost z filmu Incepcja i zobaczycie, w jak prosty sposób właśnie to wykonać. Na dwóch warstwach, właściwie można powiedzieć na jednej warstwie, bo podstawową warstwą będzie tło, a tylko będziemy edytowali jej kopię, zrobimy efekt niesamowitego, fantastycznego właśnie zakrzywienia. Będzie to dosyć krótkie szkolenie, dlatego nie przedłużam tutaj mojego wstępu i zapraszam na obejrzenie. Wchodzimy teraz do Photoshopa i już Wam pokazuję, jak to zrobić. Jeśli podobają Ci się moje filmy, wesprzyj mój kanał na platformie Patronite i skorzystaj z dodatkowych bonusów. Jeśli wybraliśmy już jakieś przykładowe zdjęcie, to pierwszą rzeczą będzie stworzyć jego kopię, czyli albo robimy to skrótem klawiszowym Ctrl-J, Command-J dla Maca, lub możemy to zrobić ręcznie. Przechodzimy do menu warstwa, mamy nowa, się namąciło i tutaj mamy coś takiego jak właśnie nowa kopia warstwy. Właściwie to chyba jest warstwa przez kopiowanie nazwane. OK, klikamy i jak widzicie tutaj dostaliśmy kopię naszej warstwy, którą będziemy teraz edytować tak, żeby powstało nasze załamanie. Pierwszą rzeczą, jaką zrobimy, to przekręcenie naszego zdjęcia, czyli przechodzimy do menu edycja, mamy przekształć i pierwszą rzeczą, którą robimy, to odbij w poziomie. Tutaj druga opcja od dołu, mamy ciach i łódka, jak zobaczycie, ze strony prawej pojawia nam się po stronie lewej. Jeszcze raz przechodzimy do edycji, jeszcze raz przechodzimy do menu przekształć i teraz wybieramy opcję obróć o 90 stopni w lewo. Jak widzicie, obróciło to nam całe zdjęcie. Teraz wybieramy narzędzie przesuwanie, czyli Move Tool i możemy ustawić tak, żeby tą łódkę zniwelować, dlatego lepiej jest to robić na zdjęciu poziomym, nie pionowym, bo nie mamy właśnie możliwości tego manewru. I bardzo ważna rzecz, dosuwamy teraz to do samego krańca naszego zdjęcia, czyli o, jak pojawi się ta różowa linia, jak widzicie, odsunę, pyk, różowa linia się pojawia, znaczy, że jesteśmy na krańcu tego zdjęcia i tak to w tej chwili pozostawiamy. Przechodzimy do narzędzia lasso i tutaj wybieramy lasso wielokątne i będę chciał zaznaczyć trójkąt. Tutaj zaznaczenie trójkąta, później będziemy go maskowali, czyli klikam, przejeżdżam do góry na różku, klikam, przejeżdżam tutaj, jak widzicie, na sam koniec. Klikam, łączę zaznaczenie. Dostaliśmy już mrówki łażące, czyli już mamy trójkącik zaznaczony i teraz pozostaje nam tylko wcisnąć oto tą ikonę, czyli maskę warstwy. Tworzymy ją na naszym zdjęciu i czar się wykonał. Mamy już zrobione załamanie perspektywy i efekt bardzo dobry. Do przykładu wziąłem zdjęcie, które ma dość mało szczegółów, zarówno w tle, jak i na pierwszym planie. Jeżeli będziecie robili ten efekt ze zdjęciem, w którym jest więcej tych szczegółów, to oczywiście trzeba je później pousuwać. Dlatego Tu jest pokazana tylko metoda i na, tak jak powiedziałem, dość prostym zdjęciu, jeżeli chodzi o wykonanie tego efektu, czyli mamy jednolite, można powiedzieć jednolity pierwszy plan, woda, łódka i później mamy tylko niebo z chmurami. Jeszcze lepiej by wyszło na samym początku, jakby było niebo bez chmur, prawda? Bo ten cały efekt byłby naprawdę dobrze widoczny, ale jeżeli będziecie chcieli zrobić to w tle jakimś naprawdę skomplikowanym, to już musicie tutaj sami kombinować z wycinaniem tych wszystkich elementów, bo jak widzieliście, samo połączenie jest bardzo dobre i można to zrobić w bardzo szybki sposób. Kwestia później tylko dopracować cały efekt. Jeżeli film się podobał, to oczywiście kciuk w górę. Zachęcam do subskrypcji, do wciśnięcia dzwoneczka i będziecie powiadamiani o wszystkich moich filmach. Dziękuję zatem za dzisiejsze obejrzenie mojego tutorialu i zapraszam na następny poniedziałek. Pozdrawiam, cześć!